liczcie się z tym, że będziemy w razie czego wam przerywać. Jak będzie nas ciągnęło do tego, żeby powiedzieć coś od siebie, do czego Państwa bardzo serdecznie zachęcam. Jest między nami również jezuita, ksiądz Grzegorz Dobroczyński, którego bardzo serdecznie witam. Dziękuję za... Mam nadzieję, że to też będzie ciekawy głos w naszej dyskusji. Może również swoją wiedzą nas czasami wesprze. I oczywiście jeszcze muszę dodać, że spotkanie jest możliwe dzięki wsparciu teatru, ponieważ jest to jedno z cyklu spotkań. Cykl nazywa się Szumy w kulisach. Czytamy podczas tego cyklu różne rzeczy, na przykład dramat, poezję, a teraz również reportaż. I mam nadzieję, że w jakiś sposób tak już zostanie, że będzie bogata oferta i że teatr będzie nadal chciał takie rzeczy Państwu proponować. Nie, pan dyrektor mówi, że tak. Dobrze, oddaję głos. Dobry wieczór Państwu. Ja też chciałam się przyłączyć do prośby, żebyście Państwo się włączali do rozmowy. Zawsze jest ciekawie, kiedy więcej osób rozmawia. Chciałam powiedzieć, że przed spotkaniem z Państwem zdarzyło się wiedzieć, że w gruncie rzeczy to jest premiera dzisiaj, to znaczy Dariusz Rosiak jest na pierwszym spotkaniu z czytelnikami, także Państwo macie jako pierwsi w Polsce okazję porozmawiać, za którą należy z tego skorzystać. Ja na początek chciałam spytać trochę o taką twórczą kuchnię tej książki, bo to jest potężna praca. Wiecie Państwo, wystarczy zajrzeć na, zobaczyć spis treści i bibliografię z tyłu, jak potężna praca reporterska jest tutaj zrobiona. Chciałam spytać, jak pracowałaś, jak długo to trwało, ile trwała podróż zdradzić to, warsztatowo. To jest tak, że od kiedy wymyśliliśmy sobie, że ta książka powstanie, czyli krótko mówiąc, wydawnictwo Czarne, czyli Monika Schneiderman, szefowa tego wydawnictwa, zdecydowała, że wydajemy i że piszemy, do wydania upłynęło nieco ponad rok. Gdzieś tam na początku jesieni 2014 roku ja ten pomysł zgłosiłem, ponieważ wydawnictwo Czarne jest wydawnictwem operatywnym i nie potrzebuje pół roku, żeby podjąć decyzję, tylko czasami wystarczy kilka dni. Tak akurat było w tym wypadku, bardzo szybko się dogadaliśmy, no i ja wiedziałem też, że jak najszybciej należy to zrobić, że nie ma sensu czekać, bo sytuacja, jak to się mówi, jest dynamiczna i na przykład, nie wiem, jak miałbym w tej chwili jechać na południe Turcji, to pewnie by to było niemożliwe, a wtedy jeszcze było bardzo możliwe. Wiadomo było, że do Syrii będzie bardzo ciężko wjechać, albo że będzie to zgoła niemożliwe, no ale dookoła miejsca były w miarę dostępne, więc trzeba to było jak najszybciej robić. I ten pierwszy wyjazd akurat do Szwecji miał miejsce na początku listopada ubiegłego roku. I to się odbywało, ja od początku miałem taki pomysł, żeby to robić, żeby ta książka miała konstrukcję dziennika. Nie wiedziałem jeszcze, co w tym dzienniku będzie, ale wiedziałem, że chcę, żeby to tak było. A równocześnie też wiedziałem, że no nie... z różnych względów, również z czysto praktycznych, nie mogłem się wyłączyć z życia przez, nie wiem, 2 czy 3 miesiące, czy 4 i po prostu wyjechać z Polski i wrócić wczesną wiosną, tylko wiedziałem, że to trzeba będzie robić skokami, czyli wyjechać na 2 tygodnie, wrócić, wyjechać na 2 tygodnie, wrócić. I tak to się odbywało. Ta ostatnia podróż do Izraela i zakończenie książki w Bazylice Grobu Pańskiego, bo tam się kończy narracyjnie ta książka, to był maj, o ile pamiętam, tak, był maj. Także no, w międzyczasie pisałem, w międzyczasie przygotowywałem te wyjazdy i to było bardzo takie
intensywny, bardzo intensywny czas. A potem zaczął się czas równie intensywnej redakcji i szlifowania tego tekstu, ale większość jego, czy taki fundament powstał już w trakcie podróży zresztą. Ja tak mam, no, tak lubię pisać, że piszę wtedy, kiedy coś robię, albo zaraz potem. I dalsze etapy to jest szlifowanie tego tekstu. Także tak to wyglądało. A dlaczego napisałeś tę książkę? To znaczy, czego się chciałeś dowiedzieć, co chciałeś uchwycić? Wiesz, zwykle zadają ludzie takie pytanie, dlaczego coś robisz, prawda? Dlaczego piszesz książkę albo coś tam. Ja nie umiem racjonalnie odpowiedzieć, dlaczego się pisze książkę. No, ja ją napisałem z ciekawości. To znaczy, jest owszem jakiś taki racjon, coś, co za mną chodziło od 20 lat. Ja o tym w książce piszę. Książka, którą przeczytałem w 90-tych latach, Williama Dalrymple'a, wybitnego reportera brytyjskiego, i książka, która się nazywa From the Holy Mountain, to jest nietłumaczona na polski język podróż, którą on odbył, teraz wszyscy jeżdżą szlakami, czyli wcześniej, on odbył tą podróż szlakiem świętego Jana Moschosa. To był taki mnich, który żył na przełomie chyba VI i VII wieku, o ile pamiętam, i który jeździł po zborach chrześcijańskich ówczesnego Bliskiego Wschodu. No i Dalrymple postanowił w latach 90. zobaczyć, co się dzieje z tymi chrześcijanami. No i pojechał właśnie do... Był w podobnych miejscach jak ja, tylko że był znacznie więcej w Syrii, bo odwiedził i Alepo, i Homs, i oczywiście Damaszek i tak dalej. I ta książka za mną chodziła, ponieważ ona była dla mnie objawieniem. Ona była czymś takim, co ja czytałem, nie wiem, z 5 razy, czy w końcu prawie niektóre fragmenty na pamięć znałem, na pewno narracyjnie. Prawda? I pomyślałem sobie, że w tej sytuacji, która w tej chwili się dzieje, on jeszcze pisał o chrześcijaństwie, które istniało na Bliskim Wschodzie. Ja sobie pomyślałem, że ja bym bardzo chciał zobaczyć, co się dzieje z chrześcijanami w tej chwili, prawda? W sytuacji, kiedy realnie rzecz biorąc ono przestaje istnieć, bo to jest pewnie tak, że my się za parę lat obudzimy w świecie, w którym chrześcijaństwa na Bliskim Wschodzie nie będzie. To znaczy jedynym krajem, w którym chrześcijaństwo będzie normalnie się rozwijało, to będzie Izrael. Bo Izrael jest krajem jedynym na Bliskim Wschodzie, w którym panuje pełna wolność religijna. Co nie znaczy, że Palestyńczycy czy Arabowie, chrześcijanie nie są dyskryminowani. Są obywatelami, można powiedzieć, drugiej kategorii, ale nie dlatego, że są chrześcijanami, tylko dlatego, że są Palestyńczykami czy Arabami. Natomiast wolność kultu, wolność wyznania w Izraelu panuje jako w jedynym państwie Bliskiego Wschodu, co oczywiście nie było jeszcze 20 lat temu w krajach takich jak Irak czy Syria, ta wolność panowała również. Ale wracając do tego, o czym zaczęliśmy mówić, pomyślałem, że to zrobię, prawda? I też mam takie pytanie, dlaczego chrześcijaństwo? To dlaczego chrześcijanie? No, dlatego chrześcijanie, że jakkolwiek skomplikowane są moje stosunki z chrześcijaństwem, a zwłaszcza z katolicyzmem polskim, to no, my z tego wszystkiego wyrastamy. No, mam duży szacunek dla buddyzmu i tak dalej, ale szczerze mówiąc w ogóle mnie on nie obchodzi. Nie mam żadnego związku emocjonalnego z buddyzmem, z hinduizmem oraz innymi rzeczami, religiami, które są zapewne fascynujące. Natomiast my jesteśmy zanurzeni w chrześcijaństwie, bo z tego wyrośliśmy. A ta kultura i to wszystko, czym jesteśmy, kim jesteśmy, się narodziło na Bliskim Wschodzie 2000 lat temu. I pewnie dlatego mnie to interesuje. Ale to już jest coś, co ja sobie tłumaczę, wiesz, w takim jakby szerszym kontekście. Natomiast
wszystko, co robię, mam ten luksus, że robię z, po prostu dlatego, że mnie coś ciekawi, to dlatego to robię. Tak, no ja właśnie pytałam, bo to jest ten specyficzny moment, tak jak mówisz, jeszcze można było wjechać do Turcji bez problemu, tak? No tam jest, i to jest kwestia marzenia sprzed lat, ale ono jest realizowane w bardzo specyficznym momencie, który my nie wiemy, co będzie za miesiąc, rok. Oczywiście, ja w książce opisuję taką bardzo dla mnie taką ważny moment, kiedy jestem w miejscowości Nusaybin po turecku, Nisibis kiedyś tam miejscowość nazywała. I to jest na granicy turecko-syryjskiej. Po drugiej stronie jest ta miejscowość Kamiszli, gdzie mieszkało wielu moich rozmówców, na przykład w Szwecji. I potem ich spotykałem również w innych miejscach, w Libanie między innymi. I pamiętam, jak Dalrymple opisywał, jak wyjeżdżał z Turcji, wówczas ogarniętej wojną między PKK, Partią Pracujących Kurdystanu i państwem tureckim w latach 90. I on się czuł, jakby wyszedł z więzienia, jak wjeżdżał z Turcji do Syrii, prawda? Ja nawet nie mogłem myśleć o tym, żeby wjechać do Syrii, no bo to by było samobójstwo, to nie miałoby sensu. Można było wjechać do Iraku, natomiast do Syrii nie, do tego Iraku kontrolowanego przez Kurdów, ale do Syrii nie. I to pokazuje, jak bardzo to się zmieniło, natomiast jak się będzie zmieniało dalej, no to... miałem powiedzieć, że nie wiemy, no ale niestety to wiemy. Na tej równinie i niby, gdzie rodziło się chrześcijaństwo, gdzie zawsze byli chrześcijanie, w takich miastach jak Mosul, w takich miastach jak Aleppo w Syrii, prawda, gdzie była cała wspólnota Ormian, tam powoli chrześcijan nie ma. To znaczy oni nikną, uciekają, część zostaje zabita, mniejsza część, natomiast większość ucieka. I uciekają, ci, którzy są w Iraku, uciekają najczęściej najpierw do irackiego Kurdystanu, gdzie mogą swobodnie żyć i tam znajdują opiekę, czy to wspólnot chrześcijańskich, kościoła, państwo kurdyjskie, ten rząd regionalny Kurdystanu w Iraku jest bardzo pod tym względem wspaniałomyślny, mimo że to przecież nie jest bardzo bogaty kraj, bardzo bogata administracja, to jednak okazuje ogromną opiekę dla ponad miliona uchodźców, nie tylko chrześcijan, głównie muzułmanów, ale również chrześcijan. A z Syrii, no tak jak słyszeliśmy, uciekają do Libanu, do Turcji, potem próbują się przedostać do Europy. No a skoro już doszliśmy do tego, że chrześcijaństwo Cię interesuje, a nie buddyzm, czyli do kwestii, o którą chciałam powiedzieć, czyli o tożsamość. Znaczy, co dla mnie jest uderzające w tej książce, jak ją czytałam relacje tych ludzi, to ja mówię, to są ludzie z innego świata. My w Europie mamy szalenie silną tożsamość narodową przede wszystkim. My jesteśmy Polakami, Czechami, Niemcami, Francuzami i tak dalej. A oni mają jakby na pierwszym planie tożsamość religijną. Czy to tak jest, czy to jest tylko wrażenie moje? Na ile u nich jest to silniejsze niż u nas? Nie wszyscy, ale no bo na przykład jest, i to też w książce o tym piszę, już nie będziemy w to głęboko wchodzić, ale istnieje, nazwijmy to takie spięcie, wśród Asyryjczyków albo Aramejczyków, prawda? To znaczy tych ludzi, którzy są z tradycji chrześcijańskiej i którzy zamieszkiwali tereny południowej Turcji, Iraku, Syrii, Izraela również, i którzy gdzieś tam wywodzą się z Aramejczyków czy Asyryjczyków, również żyjących jeszcze przed Chrystusem. I między nimi jest spięcie pomiędzy taką tożsamością narodową i tożsamością religijną. Jedni mówią na siebie Aramejczycy, inni mówią na siebie Asyryjczycy. Przeczytają Państwo książkę, będziecie wiedzieć dokładnie, na czym ten konflikt polega. Natomiast, no tak samo pewnie trochę inna jest też tożsamość Maronitów, prawda? Na przykład
Libańczyków, u których tożsamość czy rozumienie swojej tożsamości religijnej i narodowej też jest troszeczkę specyficzne. U Koptów, prawda, to samo. Natomiast generalnie to jest tak, że to nie jest, w przeciwieństwie do naszego, to nie jest świat postreligijny, to jest świat religijny. To znaczy dla nich religia odgrywa bardzo poważną rolę w życiu. To są ludzie pobożni, to są ludzie, którzy żyją Ewangelią, to są ludzie, którzy, zwłaszcza ci, którzy żyją w trudnościach, w ogromnych trudnościach, których chrześcijaństwo jest najpiękniejszym świadectwem Ewangelii i miłości ewangelicznej, jaki można złożyć na świecie. Naprawdę, kiedy się jest w takim środowisku, człowiek dosyć szybko dochodzi do wniosku, że spory o aborcję, o in vitro i o to, czy należy zbudować krzyż przed Pałacem Prezydenckim, to nie jest istota chrześcijaństwa. To nie jest tak naprawdę to, co jest najważniejsze w religii. Oni świadczą swoim życiem, życiem, które jest zagrożone, o Chrystusie. To jest, dla mnie to było nieprawdopodobnie wzruszające, takie, powiedziałbym, obezwładniające w wielu momentach. Wielokrotnie nie wiedziałem, co mam powiedzieć i jak się zachować w wielu sytuacjach, i to nie tylko ze strony chrześcijan mnie spotykały takie rzeczy, również ze strony muzułmanów. To też chcę bardzo silnie podkreślić, o tym też w książce piszę. Zresztą też pamiętajmy, jak czasami słyszymy nonsensy na temat uchodźców i chrześcijan, muzułmanów, prawda? Niektórzy przenikliwi tutaj nasi komentatorzy mówią, żeby samych chrześcijan wpuszczać, a nie muzułmanów, bo każdy muzułmanin to jest terrorysta albo coś takiego. Im jest z pewnością bliżej do muzułmanów niż do naszej wersji chrześcijaństwa. To widać od każdej strony, zarówno od strony sposobów, w jaki podchodzą oni do życia i do miejsca religii w ich życiu, jak i jak się wejdzie do świątyni koptyjskiej, to się jest w meczecie, tylko że to nie jest meczet, tylko to jest świątynia chrześcijańska. Tam się ludzie, jeżeli będzie czas, to zobaczymy filmy, które pokazują, jak wygląda na przykład świątynia koptyjska. Tam przychodzą całe rodziny, rozkładają się na dywanach i sfera sakrum zaczyna się za ikonostasem. Także to, co jest przed ikonostasem, to tam można jeść, tańczyć, śpiewać, spać, robić, co się chce. I te rodziny się spotykają, żyją tam. To jest miejsce, które bardziej przypomina meczet niż... Zresztą wiele też zachowań, no, na przykład choćby coś takiego, że się zdejmuje buty, jak się wchodzi do świątyni, prawda? I też, żeby było jasne, to nie chrześcijanie oczywiście przejmowali te zwyczaje, tylko muzułmanie przejmowali od chrześcijan wschodnich te zwyczaje, prawda? Jak się są tacy historycy sztuki na przykład, którzy mówią, że minarety, zwłaszcza w południowej Turcji, były budowane na wzór słupników, którzy w wiekach średnich, czy w wiekach IV, V, VI, VII wieku w Syrii, czy w obecnej południowej Turcji żyli i byli niezwykle popularni, prawda? To znaczy ten styk chrześcijaństwa i islamu w tamtych rejonach, w tamtym miejscu jest no nierozłączne, no tego się nie da oddzielić. W Koranie jest cała masa rzeczy, które też przecież Mahomet zaczerpnął. No tak, to jest trochę bardziej skomplikowane. Ja się nie czuję na siłach, nie jestem w stanie tłumaczyć, czy Koran jest
jest, na ile te związki Koranu z chrześcijaństwem są silne, czy nie są silne, ale... Ale wpływy są. Na pewno. To znaczy wpływy, jeśli chodzi o obecność religijną, chrześcijańsko-muzułmańską, no to jest powiedziałbym jeden świat. W tamtym miejscu to jest jeden świat. No to jest niesamowite, bo że tam zdradzić odrobinę, tam są te historie, świat wiary w ogóle niesamowite. Ludzie, którzy się dowiadywali, że są ukrytymi chrześcijanami, przechodzili chrzest. No tak, to jest... Jak nie z naszych czasów historii, czy ta architektka, no która poświęciła życie na budowanie klasztoru, bo w zamian za życie jej syna, no to są takie... Tak, to mówisz o dwóch historiach. Pierwsza to jest południowa Turcja i to jest rzeczywiście odwołanie się do rzezi z 915 roku, czyli mordowania Ormian, Asyryjczyków, Greków przez Turków i Kurdów wówczas. I no, chrześcijanie, jak to zwykle w historii, czy bardzo często w historii i w relacjach z muzułmanami mieli wybór taki, że mogli ocalić życie poprzez przejście na islam. I było bardzo wiele, no to jest normalne zachowanie, bardzo wiele rodzin tak postępowało, rodzin, które do dziś żyją w południowej Turcji. I no ja spotkałem taką rodzinę, w której córka państwa muzułmanów, prawda? Niespecjalnie praktykujących, ale muzułmanów. Dowiedziała się, zobaczyła kiedyś babcię, która się żegna w domu. No i się spytała: babciu, ale co ty robisz, co to jest? Przyszli z meczetu, wrócili z meczetu po modlitwie i babcia w domu się żegna. Co ty robisz? No, modlimy się do jednego Boga, nie ma to znaczenia. Ale córka nie ustała w tej dociekliwości. I babcia jej wreszcie powiedziała, że tak, byliśmy kiedyś chrześcijanami, nasza rodzina była chrześcijańską i musieliśmy zmienić wiarę po to, żeby ocalać, po to, żeby zachować życie. I ta dziewczyna ma na imię Güzin, miała na imię Güzin, a ochrzciła się i przyjęła imię Christine, należąca do Chrystusa, Krystyna. I no właśnie to jest jedno z takich niezwykle wzruszających spotkań, kiedy właśnie jesteś w obecności kogoś, dla kogo wiara jest właściwie treścią życia i kto jest gotowy poświęcić wszystko, co ma dla Chrystusa, dla relacji swojej z Chrystusem, swojej rodziny. Ona się ochrzciła, nie tyle w tajemnicy, no ojciec poszedł na ten chrzest, matka się strasznie bała, więc nie poszła. Teraz już oczywiście, zresztą zawsze była akceptowana w rodzinie, tylko że to wywoływało ogromne perturbacje i strach, i do tej pory wywołuje strach, bo mówimy o takim rejonie w okolicach miasta Adıyaman na południu Turcji. To jest, mówi się czasem, że Turcja wspiera państwo islamskie. Adıyaman to jest siedlisko, jakby główne siedlisko rekrutacji państwa, członków państwa islamskiego, bojowników państwa islamskiego w Turcji. I tam chrześcijanom naprawdę nie jest łatwo. I muszą się kryć, mówiąc krótko. A pani Madame Laris to jest kolejna osoba, tak? To jest Libanka z kolei, architektka, która Liban to jest taki świat, w którym wszyscy wierzą w cuda, a zarówno zresztą chrześcijanie, jak i muzułmanie wierzą w cuda dokonywane przez Szarbela, świętego Szarbela i innych świętych. A ona... Muzułmanie też wierzą? Muzułmanie wierzą w cuda, tak. To jak oni przeżyli tą przepowiednię? No nie, on nie mówi o tej przepowiedni, no to w 2046 roku ma być.
On im o tej przepowiedni nie mówi, a jak im mówi, to pewnie się śmieją z niego, nie wiem. Szczerze mówiąc. Natomiast to była rzeczywiście bardzo piękna kolacja. Jej syn był umierający i powiedziała, że jeżeli jej syn przeżyje, już nie pamiętam, chyba 30 lat, tak? 30 lat to chyba ksiądz. Przepraszam bardzo, ale zapomniałem. Chociaż 10 chyba. Czy chociaż 10? 10 lat, tak, że 10 lat jak, i rzeczywiście przeżył 10 lat. I ona zbudowała klasztor, tak, zbudowała klasztor poświęcony jednemu ze świętych libańskich na jego cześć. I to też są niezwykłe spotkania z niezwykłymi ludźmi. No ja chciałam spytać, ci niezwykli ludzie, ludzie takiej wiary, zupełnie dla nas dziś niecodziennej, masa tych ludzi przybywa do Europy. I ja chciałam cię spytać, czy twoim zdaniem oni nas zmienią, mają szansę dodać coś do naszej tożsamości chrześcijańskiej, już mocno przysypanej? A jak myślisz? Czy nie? Jak myślę, jak chcę myśleć. Nie, no optymistą nie jestem. To znaczy nie wydaje mi się, że jak oni tutaj przyjadą, to my będziemy patrzyli na nich i zauważymy, że mają czarne włosy. I będziemy myśleli, że są, po pierwsze, że są muzułmanami, po drugie, jakby chcieli zbudować tutaj kościół syriacki, to wielu z nas by się wydawało, że to jest właśnie meczet i co to jest za jakiś dziwoląg. I dlaczego nie oni nie modlą się w naszych świątyniach, tylko chcą swoje. Albo że to jest jakaś odłam sekty. Chciałbym bardzo się mylić. Ja nie należę do ludzi, którzy uważają, że Polacy są ksenofobami, antysemitami i wysysają rasizm z mlekiem matki. Nie tak uważam. Natomiast myślę, że zwłaszcza nam będzie bardzo trudno przyjąć tych ludzi. Częściowo nie z naszej winy, bo to nie jest naszą winą, że od 1945 roku Polska jest państwem jednonarodowym i jednowyznaniowym. Gdyby to pewnie od Polski zależało, to byłaby inna, ale nie jest. No, prawda jest taka, że nie wiem, czy 80, czy 90, czy 95% Polaków nie widziało na oczy czarnego człowieka, nie miało kontaktów z Arabami. Żyjemy w świecie mediów, które nas non-stop straszą. I oprócz rzeczy mądrych, które się w nich ukazują, ukazuje się mnóstwo głupot i nonsensów, które wywołują strach. Myślę również, że pewnie 95% Polaków 3 miesiące temu nie miało zdania na temat uchodźców, ale teraz już ma. Po tym, co się stało. I to się stało przez polskich polityków, a przez pewien rodzaj polityki, pewien rodzaj przekazu medialnego, który tutaj zafunkcjonował. I myślę, że to bardzo trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której przyjeżdżają tutaj ci ludzie i nagle okazuje się, że większość z nas jednak znajduje w sobie jakiś rodzaj wspólnoty z nimi. Bardzo bym chciał się mylić. Być może się mylę. Jeśli się mylę, to będę pierwszym, który przyzna, że się mylę. Ja pytam, bo ja zupełnie niedawno, jakiś tydzień temu rozmawiałam z ojcem Pawłem Górzyńskim, dominikaninem, o wyzwaniach, jakie stają przed nami w nadchodzącym roku i najbliższym czasie. On między innymi mówił o tym, że jednak przypominał oczywiście o tym, że Europa jest ufundowana na tych chrześcijańskich wartościach i żeby skutecznie walczyć z państwem islamskim, z tym, co się dzieje, to politycy europejscy powinni chociażby nawet tylko taktyczny sojusz jednak zawrzeć też z Kościołem, z chrześcijaństwem dla przypomnienia tych pewnych wartości, tak? To też życzeniowe trochę myślenie, ale mimo wszystko zastanawiam się, na ile to, co się w tej chwili dzieje na świecie, to, co się wydarzyło ostatnio w Paryżu, może nam, Europejczykom, już myślę szerzej, nie tylko Polakom, przypomnieć jednak trochę o tych fundamentach naszej tożsamości. Ja wiem, czy tylko, my już kompletnie tylko, jesteśmy. Tylko proszę Państwa, to jest naprawdę wszystko bardzo skomplikowane. To znaczy
cała dyskusja, która się toczy na temat uchodźców w Polsce, ona jest o nas. To znaczy my nie, w ogóle ludzie w Polsce nie są zainteresowani tym, kim są ci uchodźcy, czego oni potrzebują, jak im pomagać. Przecież większość z nich w ogóle nie lubi Kościoła Rzymskiego. Większość z nich za czasów Bizancjum, Koptowie byli gnębieni przez Bizancjum. Maronici się sprzymierzyli z Kościołem Łacińskim, czy z Kościołem Rzymskim. To jest jedna z nielicznych odmian tego kościoła, która przetrwała, wschodniego, która zawsze była wierna Rzymowi. Natomiast wielu z tych chrześcijan, jak przyszli muzułmanie i wyzwolili ich, bo oni tak na to patrzyli, wyzwolili ich z Bizancjum i z tego, co robili chrześcijanie zachodni wobec nich, oni się czują częścią po trosze innego kościoła. To też trzeba pamiętać. Zresztą, kiedy z Koptami się rozmawia na temat tego, co to znaczy Kościół powszechny, gdzie jest centrum Kościoła. No, Koptowie nie bez powodu mają swojego papieża. Oni uważają, że to Rzym się odłączył. Nie oni. Oni są prawdziwym Kościołem. Oni są spadkobiercami nauki Jezusa, a nie Rzym. Ja mówię o jednej rzeczy. O jednym drobiazgu, który pokazuje komplikacje sytuacji, w jakiej my jesteśmy, kiedy mówimy o chrześcijaństwie, kiedy mówimy o odwoływaniu się do jakiejś tradycji. Przecież nikogo z nas to nie interesuje. Nikt o tym nie ma pojęcia i nikt nie chce mieć pojęcia. My sobie te rzeczy sprowadzamy do przekazu, który ostatnio w polityce sprowadza się do tego, że znaleźli jakiegoś faceta, który przeszedł z uchodźcami i był sprawcą zamachów w Paryżu i mamy już teraz teorię, że wszyscy uchodźcy to są terroryści. Albo że większość z nich to są terroryści. Co jest brednią, prawda? Nie są. Nie. Natomiast oczywiście można powiedzieć, że większość z nas też nie zastanawia się, nie ma w ogóle zdania, ani nie myśli o tym, co zrobić z tymi wszystkimi ludźmi, którzy tutaj przyjechali. Prawda? Pani kanclerz mi powiedziała parę miesięcy temu, chodźcie do nas, bo my bardzo chcemy, żebyście do nas przyszli, zaprosiła ich. Oni jadą do Europy w przekonaniu, że tutaj będą mieli lepsze życie. Co się stanie, kiedy za 5 lat okaże się, że nie mają żadnego lepszego życia, tylko stanowią armię bezrobotnych, sfrustrowanych ludzi. Wszystko jedno, muzułmanów, chrześcijan, jazydów, niewierzących. Co my z nimi zrobimy? No będziemy mieli kolejne przedmieścia paryskie, tylko że one nie będą wyłącznie w Paryżu, tylko w każdym dużym mieście, które się na to zdecyduje, żeby ich przyjmować? No przecież to jest prawdziwa debata, która powinna się toczyć i która się nie toczy, ponieważ ona jest... ponieważ my już nie umiemy, znaczy myślę, że na poziomie takim realnym, medialnym i debaty publicznej, my nie umiemy o takich rzeczach rozmawiać. Nie chcemy, nie jesteśmy wystarczająco dociekliwi. Politycy nie myślą w kategoriach 4-5 lat, tylko myślą w kategoriach 5 dni do następnego sondażu, prawda? Ten, kto lepiej wypadnie w telewizji, wygrywa. Więc dlatego jak mnie pytasz o to, czy jestem w stanie wykrzesać z siebie optymizm co do tego, co się z tymi ludźmi stanie? Nie jest, wydaje mi się, że będzie bardzo źle. I nie wiem, jak temu zaradzić i co z tym zrobić. Wydaje mi się, że pomysł, który polegałby na tym, żeby pomagać tym ludziom tam, jest lepszym pomysłem niż żeby sprowadzać ich tutaj w sytuacji bardzo niepewnej i która właściwie gwarantuje coraz większy chaos w Europie i daje im niepewność życia. Przyszliśmy na trochę inną rozmowę, prawda? Tak, nie, no super, to chyba cały czas jest ta sama rozmowa, bo to jest po prostu to, czym my wszyscy żyjemy teraz, ale jest świetna opowieść tego jezuity w Jerozolimie, ojca Dawida Neuhausa, tak? Dobrze mówię? I on opowiada tam o tym, jak poszedł na jakieś spotkanie, on, rabin, tak? I mam... I szef.
szejk muzułmański i opowiadali o tym, jak prowadzić dialog międzyreligijny i tak dalej. To było w szkole muzułmańskiej, tak? Tak, to we wsi. We wsi i sami muzułmanie, jedna chrześcijańska nauczycielka, która wstała i powiedziała: panowie, wszyscy mówicie bzdury i dziękujemy wam za przypomnienie, że się różnił, bo nikt nie zwraca uwagi na to, że jestem chrześcijanką, do czasu jak nie przyszliście i nie zaczęliście prowadzić dialogu międzyreligijnego, no tak. I to jest chyba trochę to, co w Europie robimy, prawda? Ale to, no dokładnie tak, to znaczy zresztą David Neuhaus, czyli to jest, jakby to powiedzieć, w Izraelu istnieje kościół rzymskokatolicki ludzi, którzy mówią po hebrajsku, czyli kościół katolików języka hebrajskiego. I David Neuhaus jest, czyli to są Żydzi, ale nie tylko, głównie Żydzi. Żydzi przekrzczeni, tak? Katolicy. I David Neuhaus to jest taki Żyd, jezuita z urodzony w RPA. On jest szefem tego kościoła, nie wiem jak to, nie prymasem, no przewodniczącym. Proboszczem. Tak, nazwijmy to proboszczem. Tak. Proboszczem w Jafie. Nie, oni są w Jerozolimie. Oni są w Jerozolimie. Ale to jest jedna wspólnota. Jaffa Tel Aviv i Jerozolim. To jest jedna misja kościoła judeo-chrześcijan. Tam pracował naprzód polski kapłan, który już jest emerytowany z diecezji lubelskiej, a teraz jakby zwierzchnikiem, no po prostu proboszczem, tak. Nie, zwierzchnikiem tego kościoła. On jest zwierzchnikiem tego kościoła. No w każdym razie on mówił bardzo ciekawe rzeczy również właśnie dotyczące tego stosunku z muzułman do muzułmanów. I to też o tym warto pamiętać, że jeśli chrześcijanie na Bliskim Wschodzie będą myśleć tak jak skądinąd niezwykle wspaniały i serdeczny człowiek, czyli Gabi Abu Huza, który mi towarzyszył podczas wizyty do Wadi Kadisza, do Świętej Doliny w Libanie, to chrześcijan nie będzie na Bliskim Wschodzie bardzo szybko, dlatego że no, to jest jednak region muzułmański i chrześcijanie zawsze będą tam mniejszością, jeżeli się z nimi nie dogadają, jeżeli będą próbowali ich nawracać, co się wydaje troszeczkę no, taką no, małą, realną propozycją. Chociaż oczywiście do nawróceń dochodzi, też w Egipcie na przykład, o tym też dużo piszę. No to ten los chrześcijan będzie ciężki, więc na to też warto zwrócić uwagę, że chrześcijanie, no tak się ułożyła historia, tak ta historia wygląda, że pozostają mniejszością i będą mniejszością. I jeśli mają przetrwać, to jako mniejszość właśnie. No tak, ale ten sam David Neuhaus, on jakby pokazuje, że tam w zasadzie nie ma niewinnych. Tam wszyscy gdzieś są, jeśli chodzi o wyzwania. Moi rozmówcy mają różne zdania, to znaczy tak. są takie teorie również, że chrześcijanie są sami sobie winni, bo najpierw, przynajmniej niektórzy z nich odpowiadają, i to jest akurat nie jest ich wina, bo chrześcijanie wschodni, z wyjątkiem maronitów, nigdy krucjat nie wspierali, wręcz przeciwnie. Natomiast odpowiadają i za krucjaty, i za Amerykanów, i za zachodnie chrześcijaństwo i odpowiadają jeszcze za coś innego, za to, że wspierali reżimy takie jak Sadama czy Asada w Syrii. No jak przypomnimy sobie, albo jak się dowiemy, jeśli nie pamiętamy, to chrześcijan na placu Tahrir nie było przy rewolcie przeciwko Mubarakowi, bo skądinąd wspaniały Szenuda III, wielki papież koptyjski, był blisko władz. I jest w związku z tym teoria, z którą mogę od razu powiedzieć, że ja się z nią nie zgadzam. No, to nie jest tak, że
ofiary są winne temu, że są ofiarami. Winni są ci, którzy ich zabijają albo wypędzają z domów. To jest, ci są winni. Natomiast w oczach muzułmanów to jest tak, że oni wspomagali reżim, wspierali reżim i teraz dostają to, na co zasłużyli. No jest to nieprawdziwe i nie do utrzymania z wielu różnych powodów, z tego choćby powodu, że jakkolwiek by to nie mierzyć, i to znowu mówimy o komplikacji tej sytuacji, w żaden sposób nie chcę powiedzieć, że Saddam Hussein nie był bandytą, czy tam, że kiedy gazował Kurdów, prawda, albo kiedy Asad mordował ludzi w Homie, czy kiedy Asad syn zrzuca bomby beczkowe, najgorsze co może być, na swoich ludzi. Chrześcijanie go wspierają do tej pory, ciągle wspierają Asada, uważają, że Asad jest prawowitym prezydentem i należy go wspierać. To nie zmienia faktu, że za czasów Saddama, za czasów Asada było lepiej niż jest teraz. Takie są fakty. No, niestety tak to wygląda. Na tym polega cała komplikacja, cała trudność zrozumienia i ogarnięcia tego, co tam się w tej chwili dzieje. Wtedy był jeden czy dwóch bandytów. Teraz jest cała rzesza bandytów, których jest bardzo trudno opanować i nie wiadomo właściwie, jak tego dokonać. No a szerzej mówiąc, nie tylko chrześcijanie tamtejsi, ale też w ogóle Zachód, tak? Te reżimy przyglądał się im. No tak, to jest oczywiście to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie przez ostatnie wiele dekad, no to jest właściwie historia hipokryzji Zachodu, prawda? W czasach, kiedy Saddam gazował Kurdów, to Zachodowi Saddam Hussein nie było problemu, ponieważ walczył równocześnie z Iranem, prawda? Kiedy Asad mordował swoich ludzi, to też nikomu to specjalnie nie przeszkadzało. Barak był, czy Kaddafi, to byli liderzy, na których Zachód zawsze mógł polegać, choćby w tym, że nie pozwalał nielegalnym imigrantom przepływać przez Morze Śródziemne, tylko okręty libijskie zawracały te łodzie i ci ludzie później gnili, mordowani w więzienia. No, tak? Za pieniądze wprost. Za pieniądze Unii Europejskiej. Za pieniądze Unii Europejskiej. Jak teraz słyszymy to, co robi i patrzymy na to, co robi Unia Europejska, to pamiętajmy o tym. Zresztą naprawdę nie trzeba się cofać 15 lat, 10, 5 lat. W 2014 roku w kwietniu 800 ludzi utonęło przy Lampedusie. Nie wiem, czy Państwo pamiętają. Pamiętacie Państwo? Pamiętacie Państwo, co się potem stało? Nic się nie stało. Unia Europejska się zebrała, pogadali i nic się nie stało. No liczby są u Ciebie. 2014 3,5 tysiąca utonięć, do połowy 2015 2000. Tak, no to stoi, mówimy o... Ja to pisałem we wrześniu tutaj słyszeliśmy przed chwilą, że przybyło do Europy 500 tysięcy ludzi, no nie wiem, już teraz jest ponad milion, prawda? I być może będzie jeszcze więcej. Znaczy w czasie, jak rozmawiamy, to już jest tak. Jakieś miasto. No tak, no jest 10 tysięcy ludzi przybywa codziennie, co tydzień do Grecji. No tak, w tej Tunezji, gdzie wszyscy byliśmy na wakacjach, gdzie akurat miałam okazję studiować, tam też więzienia były pełne więźniów politycznych, chociaż to się wydawało, że to jest reżim z taką ludzką twarzą, gdzie tam w gruncie rzeczy jest tak strasznie nudno. A ja chciałam trochę zapytać o tę perspektywę muzułmańską, bo tu w książce jest głównie perspektywa chrześcijańska, ale niewątpliwie tam się z tymi ludźmi stykałeś. Jak to widzisz z takiej perspektywy tej muzułmańskiej ulicy? Bo to nie wszyscy są jednak chyba Daesz i państwo islamskie. No nie, no przecież następnym. Głównymi ofiarami państwa islamskiego są muzułmanie. To ze statystyk wynika. To znaczy, przypomnijmy, przed interwencją w Iraku amerykańską było jeszcze 1,5 miliona chrześcijan. Na Bliskim Wschodzie, w Iraku, Syrii.
Przed wojną w Syrii było jeszcze 400 tysięcy chrześcijan. W tej chwili już nie ma tak w ogóle, bo wszyscy uciekli. Jeśli nie zostali zabici, to uciekli. Więc to jest zupełnie oczywiste, że ofiarami państwa islamskiego są muzułmanie. Mało tego, kiedy na przykład jest się w Erbilu, w stolicy Kurdystanu Irackiego, to widać dokładnie, że ja w Erbilu będąc chciałem, mówię do jednego ze swoich przewodników, żeby mnie zabrał do obozu, gdzie są chrześcijanie. On mówi, no chrześcijanie nie są w obozach, chrześcijanie albo mieszkają w kościołach, albo mieszkają w domach, bo albo mają pieniądze sami, albo są wspierani przez kościoły chrześcijańskie, przez organizacje, ludzi z całego świata. Kurdom bardzo zależy na tym, żeby wspierać chrześcijan, dlatego że im zależy na dobrym wizerunku na Zachodzie. W najgorszej sytuacji są albo biedni muzułmanie, albo jazydzi, którzy w ogóle są traktowani jak, no, przede wszystkim są przez muzułmanów, przez państwo islamskie są traktowani jak pomiot szatana, bo oni uważają, że oni wierzą w szatana, prawda? Ale oni nie mają swoich elit, oni nie mają organizacji, oni nie mają struktur, które ich chronią i bronią, więc to są ludzie, którzy po prostu po ucieczce przed państwem islamskim mieszkają w namiotach przy drodze w Kurdystanie, prawda? Nikt się nimi nie opiekuje, nawet niektórzy z nich nie mają na tyle siły przebojowej, żeby się dostać do obozów, w których jest w miarę zorganizowana sytuacja i w których jest większość muzułmanów. Muzułmanie są głównymi ofiarami państwa islamskiego. Ci, którzy nie godzą się na to, żeby wyznawać tę wersję islamu, którą proponuje im państwo islamskie i o tym też chyba warto pamiętać. Ci wszyscy przecież, czy większość tych ludzi, którzy uciekają tutaj, to też są muzułmanie. Z tego miliona, który tutaj mamy. Już abstrahując od tego, że z tego miliona to połowa to nie są Syryjczycy, czy jeszcze więcej, prawda? To nie są uchodźcy z Syrii, tylko to są też ludzie, którzy uciekają z Afganistanu, z Pakistanu, z różnych miejsc. Także... łatwo jest upraszczać i łatwo jest, i to jakby daje nam taką swobodę potem wydawania bardzo jasnych i czytelnych sądów. Ale jeśli kogoś życie interesuje i ludzie interesują, to nie powinien tego robić. Muzułmanie są ofiarami państwa islamskiego i oni cierpią. No i są też tacy muzułmanie, którzy ratują chrześcijan, prawda? Którzy są też tacy, też, oczywiście. W tej książce. A czy ty widzisz jakiekolwiek punkty styczne czy przecięcia chrześcijaństwa, islamu, gdzie w ogóle można zacząć coś rozmawiać, budować i przynajmniej próbować podejmować jakieś próby? Tak jak powiedziałem, ja nie jestem specjalistą. Może nie dziś. Znaczy na pewno nie mogę się wypowiadać od strony teologii, bo się po prostu na tym nie znam. Natomiast jeśli chodzi o tak zwanych normalnych ludzi, no przecież oni przez wieki żyli razem. Prawda? Także to nie jest tak, że oni nie są w stanie ze sobą żyć. Natomiast no niestety jest tak, że ci chrześcijanie, którzy zostali wypędzeni z domów, i to jest całkowicie zrozumiałe, mają tak ogromny żal do muzułmanów. Oni uważają, wielu z nich na przykład w Mosulu, prawda? Uważa, że zostali zdradzeni, że zostali ludzie, z którymi żyli, z którymi jedli wspólnie posiłki, po prostu dzielili codzienność. Ich zawiedli. I no, ja spotkałem się z wieloma, którzy mówią, nawet jeżeli będziemy mogli, to nie wrócimy do Mosulu, bo tam nie ma życia. Tam są ludzie, którzy zajęli nasze domy, którzy szafrowali nasze miejsca, w których żyjemy, prawda? Także to będzie bardzo ciężkie
jakakolwiek forma odbudowania normalnego życia między tymi wspólnotami. Czy mogę też mieć od razu pytanie? Podróżowałeś śladami chrześcijan, spotykałeś muzułman. Proszę, powiedz, czy, bo to, czego ja się boję najbardziej, to jest fanatyzm z jakiejkolwiek strony, czy ze względu na narodowość, czy ze względu na wyznawaną religię. I czy miałeś problem z tym, że byłeś za mocno, nie wiem, jak to nazwać, nawracany, albo że byłeś przekonywany o słuszności jednego nad drugim? Nie, nigdy mi się nic takiego nie zdarzyło, no ale też ja nie bywałem w takich środowiskach, w których coś takiego mogłoby mi się zdarzyć. To znaczy nie chodziłem do jakichś takich radykalnych imamów czy do meczetów, gdzie tego typu ideologia panuje. Natomiast przeciętni, zwykli ludzie to są tacy sami jak wszyscy. To znaczy w większości są bardzo serdeczni. Ja wspomniałem o tej rodzinie, tej Christine Guzin. To było jedno z takich najbardziej wzruszających spotkań w moich wszystkich podróżach, jakie kiedykolwiek odbyłem. Kiedy przyjechałem ze swoją koleżanką, tłumaczką, ona była łącznikiem między mną i tą rodziną, bo ona znała akurat syna tych państwa. I to było tak, że ten ojciec przyjechał po nas 30 kilometrów dalej do miasta, zabrał nas samochodem, przyjechaliśmy do domu, na którym czekała na nas, my jej pierwszy raz w życiu widzieli. I ją zresztą też. Czekała na nas kolacja przygotowana przez panią domu. Nie zakupy w Lidlu zrobione przed chwilą, tylko widać, że cały dzień albo pół dnia tą kolację przygotowała. Kiedy zaczęła się rozmowa, ja bardzo szybko zrozumiałem, że oni mają potrzebę mówienia i zwierzania się. Ja byłem czymś w rodzaju medium dla nich. Również w ramach tej rodziny, myślę, było to taki moment, kiedy oni mogli się otworzyć. Ja nawet tam jest taki moment, kiedy syn tych państwa mówi tam do wujka, który przyszedł i który też był Ormianinem, który był muzułmaninem, ale się ochrzcił 20 czy 30 lat wcześniej. Mówi: wujku, ty mi nigdy takich rzeczy nie mówiłeś. Bardzo się cieszę, że możemy normalnie o tym opowiadać. Opowiedz mi jeszcze o tym, co się działo w 1915 roku. Skąd? Dlaczego dopiero teraz? I tak dalej. I ja czułem, że uczestniczę w czymś niezwykłym, w czymś takim bardzo poruszającym. No i to była rodzina muzułmańska, że to są ludzie, którzy z tej tradycji pochodzą. Tak jak mówię, to była taka bardzo sprofilowana podróż. Nie chodziłem do meczetów, nie wiem, w obozach na przykład dla tych uchodźców muzułmańskich, ale nigdy nie spotkałem się z żadnym przejawem jakiejkolwiek niechęci również z ich strony. Można? Ja mam dwa pytania. Jedno dotyczące warsztatu, może nie warsztatu, ale jest tam międzynarodówka reporterska. Czy pan spotykał innych, wiadomo, że na przykład fotoreporterzy spotykają swoich kolegów po fachu, czyli czy napotykał pan na drodze reporterów, jeśli tak, to z jakich kręgów, tak? Czy to byli Europejczycy, czy Stany? To jedno pytanie. I drugie, chyba ze dwa tygodnie temu Wyborcza opublikowała wywiad, w którym Josi Cooper-Wasser, to jest, zdaje się, były szef wywiadu, czy w pewnym razie jakaś prominentna osoba, mówiła, że Zachód popełnia bardzo duży błąd, stawiając w tym konflikcie na Iran. Że widzi w Iranie mediatora, tak, i że pnąć się odbije czkawką w perspektywie ćwierćwiecza. Czyli te dwa pytania. Chyba ja mam taki zwyczaj, że
jak gdzieś jest dużo dziennikarzy, to ja stamtąd uciekam. Także oczywiście, że się spotyka się dziennikarzy i nie, były takie miejsca, na przykład w klasztorze w Mor Gabriel, jedna z metropolii syriackich na południu Turcji. Tam spotkałem bardzo fajnego Francuza, z którym żeśmy długo sobie rozmawiali. On pisze na temat kościoła właśnie wschodniego tak samo i dużo żeśmy sobie rozmawiali, chodziliśmy po tym klasztorze wspólnie, ale ja też, to znaczy ja też że tak powiem, nie obsługiwałem wydarzenia. Więc oczywiście, że jak się jest, nie wiem, w obozie, czy jak się jest w jakimś miejscu, gdzie jest duża grupa ludzi, no to dziennikarze zawsze się znajdą, ale tak jak mówię, ja wolę sam pracować, zresztą zawsze sam pracuję. To jest rzecz pierwsza, a jeśli chodzi o Iran, no to wie pan, no cóż można powiedzieć, wydaje mi się, że utrzymanie takiej sytuacji, jaka była, to znaczy izolowanie Iranu było właściwie już nie do utrzymania. Czy Amerykanom to się odbije czkawką, czy nie odbije, myślę, że na dwoje babka wróżyła. To znaczy, jeżeli Iran przeznaczy pieniądze, które teraz będzie miał z ropy, na to, żeby wspierać Hezbollah czy Hamas i samemu budować swoją potęgę jako kogoś, kto nie tylko jest przeciwnikiem państwa islamskiego, ale również jest, no, chce bardzo silnie zafunkcjonować, zaistnieć na Bliskim Wschodzie jako rywal Arabii Saudyjskiej, to na pewno szykują się kłopoty. No, no tak jest, tak to będzie. No ale taki mamy Bliski Wschód. Czy Amerykanie są w stanie to kontrolować? No przy tej prezydenturze pewnie nie. Zobaczymy, kto będzie następny. Jak się patrzy na tych, co mogą zostać prezydentami, to jeszcze gorzej to wygląda niż do tej pory. Więc nie wiem, być może rzeczywiście jest tak, że to się ale myślę, że nie do utrzymania była sytuacja dalszej izolacji Iranu, zwłaszcza w tej sytuacji, jaka jest teraz. Znaczy przy wojnie z państwem islamskim. Jeśli mogę kilka zdań, że taki element niezgody zostawię sobie na koniec, natomiast naprzód chciałem podziękować za tę książkę, bo ona, uważam, jest bardzo cenna i powiedziałbym tak, że ona jest napisana trójwymiarowo, bo jest długość, szerokość i jest też głębokość tej kwerendy także historycznej, kulturowo, teologicznej. No, całe tło bardzo bogate i myślę, że to jest bardzo, bardzo cenne. Właśnie jako wkład w tę debatę o tych problemach, o tych wydarzeniach, które się dzieją na naszych oczach. Dokładnie to, czego nie zauważa ta codzienna publicystyka czy informacja, taka bardzo upolityczniona i też taka bardzo szybko i tak równie spłaszczona, co szybka. To jest wielka... Bardzo mi to się podoba, jestem bardzo wdzięczny i zafascynowany. Żałuję, że tak mało czasu miałem, żeby czytać całość, nie zdążyłem, ale uważam, że tego się nie da czytać szybko. To jest książka do czytania bardzo powolnego właśnie z powodu tego trzeciego wymiaru. Dwa punkty takie chciałem podkreślić. Pierwszy z tych tekstów czytanych dzisiaj, wskazanie na tę wolność, obrazek z Libanu. To jest dokładnie moje też wrażenie, jak przekracza się granice między Izraelem a Egiptem w drodze na Synaj. Ta sama pustynia, z jednej strony jest ogród, a z drugiej strony jest nic, piasek i skały. Ale także w samym Izraelu, dzielnice w Jerozolimie żydowskie i arabskie. To jest jakaś różnica taka bardzo głęboko przebywająca. Ci ludzie nazwali to, że na przykładzie Libanu, że tu jest po prostu jakaś kultura wolności w tej tradycji chrześcijańskiej.
że to jest bardzo cenna sprawa, jakoś wypunktowana i wspólnota islam-chrześcijaństwem, myślę, że jest bardzo wiele punktów łączących, no, poczynając od początków, to znaczy, no, jest taka teza też, że islam powstał tylko dlatego, że chrześcijanie się kłócili. Spory teologiczne właśnie o naturę Chrystusa, 5-6 wiek, no i przyszedł Mahomet, zróbmy z tym porządek, z jakąś prostą religię zróbmy, więc można by Mahometa nazwać takim pierwszym ekumenistą. Tak, ironizuję sobie troszeczkę. A potem w drugą stronę mamy przecież średniowiecze, no, na Zachodzie bazujemy na teologii świętego Tomasza klasycznej. No, święty Tomasz popełniłby swoje dzieła, gdyby nie Arabowie, nie popełniłby, bo on manuskrypty Arystotelesa analizował i potem na nich budował swoje teorie, przekazane były przez Arabów, Awicenna i tak dalej. Nie? Więc zwrotnie to działa. Tylko tutaj jest problem tej tożsamości, że ani my na Zachodzie już nie bardzo wiemy, skąd my wyrastamy, że mamy też te wspólne korzenie, a po drugiej stronie też. To są jakieś fragmenty, które oni rejestrują. W Koranie mamy dużo tekstów o Jezusie, o Maryi. No zresztą odniesienia do Starego Testamentu, Mojżesz i tak dalej. Więc to jest cała masa takich elementów korzeni wspólnego drzewa. Tylko to jest kwestia jakby sięgania w głąb po obydwu stronach własnej tożsamości. I tu jest taki problem, który ja widzę, trochę nawiązując do tego, co pani cytowała Pawła Burzyńskiego, no z nim się bym nie zgodził. Broń Panie Boże, żeby politycy się sięgali do kościołów i szukali wsparcia. No to mielibyśmy piękną instrumentalizację. No, niech się politycy z lewa i z prawa od kościołów, przepraszam, odczepią. Tylko niech robią swoje i przede wszystkim odejdą od pewnego modelu polityki, który jest, wybranego z wartości. Ten problem, ten kryzys, to jest wołanie o sięgnięcie w głąb właśnie do tożsamości europejskiej, tak samo i polskiej, zachodniej, chrześcijaństwa łacińskiego. No przecież to, co pan opisuje, te wszystkie, co mówiąc, ryty, tak to się nazywa zachodnim językiem, kościoły, które tam są, przedchalcedońskie, to szereg treści, obrazów, ikonografii są bardzo cenne do zrozumienia też zachodniej liturgii, teologii, myślenia. Tylko że tutaj ciągłość została gdzieś przerwana i jest pytanie o to, jak to odbudować. Przez edukację na bardzo podstawowym poziomie. No, jak patrzę kierunki, w której idzie edukacja szkolna w zakresie humanistyki, to jestem raczej pesymistą. Ale uwaga, uważam, że to, co jest teraz tym kryzysem, wydaje nam się kryzysem przelotnym, to jest tylko zwiastun czegoś, co czeka nie tylko Europa, ale i świat. No, migracje masowe. I tutaj to, z czym się z panem nie zgadzam, w tym, co pan powiedział przed chwilą. Ja nie uważam, że możemy pomóc tym ludziom tam. Nie mamy pomysłu, jako zachodni Europejczycy, jak to uporządkować i broń Boże, żebyśmy im w ten sposób pomagali. Natomiast my powinniśmy z naszej strony to, co jest potrzebne, robić i tam, i tutaj. Czyli to czynić, tamtego nie zaniechać. Bo po prostu uważam, że dzieje się jakiś proces, nad którym my tracimy już panowanie, który nas w jakimś sensie przerasta, bo nam jest wygodnie w naszym dobrobycie, tak czy inaczej zdefiniowanym, czy to będzie Polska, czy Francja, czy gdzieś indziej. I nagle się budzimy z kubłem wody na głowie, że coś jest nie tak. Bo świat jest inny. No, zamach w Paryżu, we Francji. Przeczytałem 2 dni temu takie statystyki Instytutu ze Stanów Zjednoczonych, który bada zjawisko terroryzmu, że w ostatnich kilkunastu latach na świecie było ładnych kilkanaście tysięcy zamachów terrorystycznych, w których zginęło kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Tylko my rejestrujemy to, co się dzieje wokół naszego świata. A co się dzieje w Azji, czy w ogóle w Afryce? Boko Haram, który w ciągu roku kilka tysięcy ludzi zabija, to dociera do nas w strzępach tylko. Dzieje się coś, o czym my za mało wiemy, a to wszystko jest wyzwaniem do tego, żeby wykonać jakąś pracę w głąb. Przede wszystkim tej właśnie naszej tożsamości, bo na bazie jakiejś głębszej tylko znajomości siebie i drugiego człowieka zarazem, jakieś przyswajanie sobie tego, czym jest islam tak naprawdę i ta kultura, możemy próbować rozumieć drugiego człowieka, także w tym spotkaniu bardzo osobistym, nie mówiąc o
poziomie polityki i jakichś tam wielkich spotkań. Dziękuję. Wiele ciekawych wątków ksiądz poruszył, zaczynając od końca. To jest oczywiście tak, że ja pamiętam w czasie, kiedy był zamach na Charlie Hebdo, byłem w Kurdystanie, w Erbilu, w południowej Turcji, wjechałem do Kurdystanu i w poprzednim tygodniu, dosłownie kilka dni wcześniej, zginęło 20 kilku żołnierzy kurdyjskich w walce z państwem islamskim. I ci ludzie mnie pytali, no słuchaj, ci wasi mężowie stanu organizują jakieś marsze w Paryżu, w obronie kogo? W obronie bluźnierców. Wszyscy mówią, że są Charlie Hebdo, to znaczy co, że wy popieracie tych ludzi, którzy robią rysunki obsceniczne z papieżem waszym, albo na przykład, nie wiem, z Duchem Świętym i Bogiem Ojcem i Synem Bożym. A u nas ludzie ryzykują życiem po to, żeby świat był wolny od tych szaleńców. I wy w ogóle o tym nie wiecie, wy się w ogóle tym nie interesujecie. No jest dokładnie tak, jak ksiądz mówi, no po prostu to... Znaczy, i to jest jakby dalej prowadząc tę myśl. Oczywiście, że jest tak, że my powinniśmy pomagać ludziom, którzy tutaj się znajdą, tylko nie może być tak, że nasze myślenie o nich jest funkcją zawsze tego, funkcją nas. Wszystko to, co my myślimy o tak zwanym trzecim świecie, Bliskim Wschodzie, pomocy Afryce i tak dalej, to jest zawsze funkcja tego, co my mamy ze sobą do zrobienia. Się też Afryką dużo zajmuje i tak dalej. Cała pomoc rozwojowa dla Afryki. Afryka to jest taki kontynent, w którym chodzi o to, żebyśmy my mogli mu pomagać. Znaczy taki jest cel Afryki. Ona po to istnieje, żebyśmy my mogli mu pomagać. Tak jest od 60 lat. I teraz nagle się okazało, że ktoś wpadł na pomysł, że my, ponieważ my mamy tak dużo tego serca w sobie i takimi jesteśmy w tym nowoczesnym świecie, jesteśmy tacy dobrzy i tak w ogóle nie ma żadnych wojen, my się we wszystkim potrafimy dogadać, to my przeniesiemy po prostu Bliski Wschód te wszystkie miejsca, w których jest źle, my przeniesiemy to do Europy i wszystkim tym ludziom będzie dobrze wtedy. To jest nieprawdopodobnie naiwne, to jest pozbawione sensu i tak jak mówię, no to jest debata, która dotyczy nas i naszych problemów bez związku z życiem konkretnym tych ludzi i ich nieszczęściami i ich problemami. Bo prawda jest taka, są dwie metody integracji, które działają na świecie. Dwie metody, które się sprawdzają. Pierwsza to jest przez edukację, druga to jest przez pracę. To znaczy, dzieci imigrantów idą do szkoły, stają się Francuzami, Polakami, Niemcami, następne pokolenie idą do pracy, potem jest dla nich na rynku praca, oni stają się obywatelami pierwszej kategorii i tyle. I zostają zintegrowani w świecie. Tak było w latach 50. we Francji, kiedy przyjeżdżali robotnicy najemni po to, żeby budować te osiedla, w których w tej chwili mieszkają ich wnuczkowie i śpają pod Paryżem. Albo siedzą bez sensu i czekają, aż coś się wydarzy. Te dwie metody, czyli przez pracę i przez edukację, we Francji jeszcze przez jakiś czas to było także przez służbę wojskową, można było pójść do wojska, teraz już tego nie ma. Te dwie metody nie działają. To znaczy, szkoła jest w kryzysie, rynek pracy nie istnieje, rynek pracy nie chce ich przyjąć, bo jest takie bezrobocie, że nie ma miejsca dla nikogo. I my sprowadzamy sobie teraz milion ludzi, którym co powiemy za 5 lat? Że sorry, ale nie wyszło? Czy moglibyście się starać bardziej? A oni za chwilę będą się zachowywać tak jak wszystkie tego typu wspólnoty, to znaczy będą żyły w getcie, to znaczy między sobą,
nie wiem, na przykład nie wiem, jaki jest pomysł na to, żeby w Polsce tych ludzi przyjmować, że co my obozy dla nich będziemy robić? Jak to ma wyglądać? Znaczy, gdzie pójdą? Przyjadą tutaj dzieci, przyjedzie, nie wiem, 500 dzieci, które nie mówią po polsku, one pójdą do szkoły polskiej, jakie my mamy możliwości w tej chwili realnego integrowania tych ludzi? To są pytania, które my powinniśmy sobie stawiać, być może dobrze przy tej okazji, żeby sobie po raz pierwszy w życiu zaczynamy te pytania stawiać. Natomiast ja odpowiedzi nie widzę w tej chwili. I to nie widzę je nie tylko w kontekście polskim, tylko nie widzę je również w kontekście Niemiec, czy Francji, czy Wielkiej Brytanii, krajów, które przecież są, mają doświadczenie integracji. I w których integracja no jednak nie polega wyłącznie na porażkach, prawda? Jak się pojedzie do Francji, pójdzie się do szpitala w Wielkiej Brytanii, to się zauważy, że nie wiem, większość pielęgniarek, wielu lekarzy to są albo Hindusi, albo Arabowie, to samo we Francji, nauczyciele są Arabami, czarnymi i tak dalej. To nie jest tak, że to jest wyłącznie klęska, prawda? Ale ten margines jakby odrzucenia jest na tyle wysoki, na tyle duży, że to powoli przestaje być do zniesienia dla społeczeństwa. I jeżeli to będzie się pogłębiało z tą rzeszą uchodźców, która jest teraz, to Europa sobie nie da z tym rady. I to w tym sensie mówię, że powinniśmy się skupiać bardziej na tym, że przyjmijmy do wiadomości, że Bliski Wschód tam już jest, tak? I ci ludzie, najlepiej będzie dla nich, zresztą wielu z nich tak mówi w tej książce, że nie pomagajcie nam przyjechać tutaj, tylko pomagajcie nam tam zostać. A czy oni mówią, co się stało? Że ty żyli jednak przez wiele lat w sąsiedztwie chrześcijanie, muzułmanie. To wyglądało różnie na różnych etapach, ale ja miałam wykładowcę palestyńczyka, który opowiadał, jak on w Jerozolimie, jego ojciec opowiadał, że się szło do sklepu do Żyda, do chrześcijanina, oni jednak funkcjonowali. Czy oni coś mówią, co się stało na przestrzeni tych ostatnich lat, że to w tej chwili jest takie piekło? Wszystko zaczęło się od interwencji w Iraku w 2003 roku. To jest, myślę, że taki punkt, z którym właściwie wszyscy się zgadzają. I muzułmanie, chrześcijanie, niewierzący i tak dalej. To jest to, od czego się zaczęła cała tragedia. To wypuściło w świat procesy, których się nie da już w tej chwili kontrolować. Prawda? Co znaczy ten i polityczny islam, i dżihadyzm w Europie, prawda? Bo to wszystko samo jedno napędza drugie, a potem trzecie się pojawia i tak dalej. Ja się zastanawiam, na ile ISIS jako twór tak szalenie radykalny, okrutny, bestialski, może być czymś takim, co jednak zmobilizuje samych muzułmanów do walki z fanatyzmem wewnątrz islamu. Bo ja nie wiem, czy dla samych muzułmanów jednak, no bo to są też normalni ludzie, ich jest 1,5 miliarda i znakomita większość z nich prawdopodobnie chce żyć normalnie, posyłać dzieci do szkoły, hodować pomidory i mieć święty spokój. Ja się zastanawiam, czy ISIS nie jest takim tworem, które ich samych zmobilizuje jednak do pewnych procesów, znaczy nie bądźmy naiwni, że za rok, tak? Ale że no, jednak to być jest... może, tylko że to znaczy tą wojnę ktoś musi wygrać. To jest tak, jak miałem kiedyś takiego, mam do tej pory takiego swojego przyjaciela Kolumbijczyka i przez wiele lat ja się go pytałem, no słuchaj, dlaczego u was w tej Kolumbii non stop się rżniecie? Przecież to już 30 lat trwa. Ta wojna, już teraz jest lepiej, oczywiście pytałem się tego, nie wiem, z 10 lat temu, 15 lat temu. On mówi, bo nie ma kto tej wojny wygrać, bo nie ma jednej siły, która jest w stanie po prostu przejąć władzę. To, co się w tej chwili dzieje na Bliskim Wschodzie, to całe poszatkowanie i tak wiele interesów, przecież no, jak zaczniemy patrzeć na to, kto w tej wojnie uczestniczy i jak sprzeczne ma interesy. Tak, my teraz mamy zestrzelenie samolotu rosyjskiego przez Turków, prawda? Mamy Turcję na salonach europejskich. No,
Wystarczy popatrzeć na to, co robi Turcja w całej tej grze i w całej tej wojnie, jak traktuje Kurdów u siebie. I to jest tylko jeden taki wycinek, bardzo niewielki, prawda? Jak się popatrzy na, nie wiem, na stosunek Al-Kaidy i państwa islamskiego, które teraz ze sobą walczą. Jak się popatrzy na to, jaką rolę właśnie Iran będzie odgrywał, jak odgrywają takie państwa jak Arabia Saudyjska czy Katar, prawda? To nagle mówiliśmy to sobie, że jeszcze, nie wiem, 2 czy 5 lat temu się wydawało, że konflikt izraelsko-palestyński to jest coś takiego nierozwiązywalnego, to jest jakiś bardzo skomplikowany, konflikt izraelsko-palestyński jest prosty jak konstrukcja cepa. No przecież wszyscy od zawsze, od 1948 roku wszyscy wiedzą, co trzeba zrobić. I nikt tego nie chce zrobić, to powołać 2 państwa i jednym dać ziemię, drugim dać bezpieczeństwo i będą żyli obok siebie, prawda? Ale ponieważ i w jednym, i w drugim kraju jest, nie ma jakby siły politycznej, która jest w stanie taką rzecz przeprowadzić, no to się biją. I to tak się ćmi przez od 1948 roku. Ale to jest proste na dobrą sprawę. A tutaj, tu się zaczynają komplikacje. Tutaj kto ma to wygrać? Jaka ma być rola Zachodu w tym wszystkim? Czy ma się w ogóle wycofać? Czy ma być obecny? Wejść nie może, bo to będzie Irak blisk tylko do sześcianu. No może wejść w takim razie jeszcze bardziej. To będzie jeszcze gorzej. Ale na to się nikt nie zgodzi, prawda? Nikt się nie zdecyduje na to. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Dziękuję za niepokojące pytanie. Chciałabym się odnieść tutaj przede wszystkim do wypowiedzi ojca i do asymilacji chrześcijan. Miałam okazję bywać w tych regionach i w Libanie, i w Turcji, w Iraku, w Kurdystanie. I odnośnie tego, czy my mamy im pomagać tam na miejscu, czy ich sprowadzać. Miałam okazję być w obozie dla uchodźców w Laish i w Enkawa Mall, w tym centrum handlowym na terenie Erbilu, gdzie żyje na ten moment, w marcu byłam, żyło tam około 1400 uchodźców i rozmawiałam z wieloma rodzinami. Wszyscy mówili, my nie chcemy wyjeżdżać do Europy, my nie chcemy jechać do Was. Wy macie inną kulturę, wy macie inny styl, wy macie wszystko inne. My chcemy zostać tutaj. Jedyny żal, który mieli do Europy, to to, że Europa nie pomaga. I nie w sensie takim humanitarnym, bo organizacji pomocowych akurat w Tenkałamol czy w Laiży było naprawdę mnóstwo. I chodziło tylko o taką pomoc humanitarną. Kiedy ja byłam w marcu, jeszcze nie było mowy o fali migrantów. Nie było mowy o tym, że państwo islamskie tak się rozwinęło. Były porwania dla okupu, był handel kobietami. Już się mówiło wtedy o handlu organami. Ja byłam akurat w trakcie, kiedy były ataki na Mosul. W naszych telewizjach pokazywano, jak są niszczone zabytki Mosulu. Spotykałam się z różnymi ludźmi i oni mówią, Aga, ty się w ogóle nie słuchaj tego, co ci pokazuje wasza telewizja. Przecież my oglądamy BBC, oglądamy CNN, oglądamy różne telewizje. Większość zabytków, które w Mosulu zostały zniszczone, one już są dawno sprzedane. One są w domach aukcyjnych w Europie, one są w domach aukcyjnych w Azji, w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym my nie chcemy pomocy ze strony Europy, żebyście nas przewozili do siebie. My chcemy pomocy na miejscu, żeby poradzić sobie z ISIS, bo wtedy to jeszcze nie była taka silna organizacja, jak jest teraz. I my chcemy wrócić do naszych domów, do naszych gajów oliwnych, my chcemy wrócić do naszych gospodarstw. Większość ludzi, których poznałam w tym centrum handlowym City Mall, w Enkawa Mall, to byli ludzie majętni, ludzie, którzy mieli swoje apteki, sklepy, sieci handlowe, salony samochodowe i oni mówią, my mieliśmy wszystko, my nie chcemy jechać do Europy, nie chcemy być dziadami, nie chcemy po prostu być na utrzymaniu państwa. I dokładnie to, co Pan powiedział, to, że oni przyjadą tutaj, nie znając języka, dzieci może się nauczą języka, ale starsze osoby nie będą chciały się zasymilować, bo to chrześcijaństwo jest całkowicie inne. Nawołuje się do tego, żeby przyjmować tylko chrześcijan, ale proszę Państwa, proszę mi uwierzyć, to nie jest chrześcijaństwo, które my znamy, to, co Pan mówił. Kiedy wyszłam do meczetu w Erbilu, do kościoła w Erbilu, do świętego Jerzego, no weszłam
msza trwała, bo tam trzeba trwać 3 godziny, nie tak jak nasze 45 minut i do domu, bo jest zimno albo orzeł ucieka. Usiadłam na pierwszym wolnym miejscu, żeby nie przeszkadzać, żeby nie zaburzać tego porządku. I proszę sobie wyobrazić, kiedy chwilkę później, nie wiem, po 5, po 7 minutach podszedł do mnie mężczyzna, lekko mnie dotknął w rękę i mówi: przepraszam, siostro, będzie ci wygodniej, jeżeli usiądziesz sobie tam. Wskazał mi konkretne miejsce z tyłu. Jakież było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że 2/3 kościoła to jest część dla mężczyzn i ja właśnie w tej części siedziałam, a 1/3 z tyłu to była część dla kobiet. I grzecznie przeniosłam się do części dla kobiet. Miałam okazję, żeby też troszkę poobserwować tę sytuację. Większość kobiet miała nakrycie głowy. Głowy miała nakryte chustkami, pięknymi szalami, nie tak jak pisami. A z kolei, kiedy trafiłam do... Mówi pani o Chaldejczykach, prawda? Tak. Czyli kościele, który jest w ramach Rzymu. Tak, dokładnie. To jest, a jeżeli by pani poszła do kościołów, syriackich, to by wyglądało jeszcze bardziej dziwnie i odrębnie. A drugim kościołem, o którym chciałabym tylko opowiedzieć, to jest kościół w Midyat, czyli w Turcji, w tureckim Kurdystanie. Kiedy trafiłam do tego kościoła, już wiedziałam, że mam wejść od tyłu. A tam po prostu to był szok. Ja przez pierwsze 15 minut to nie mogłam się odnaleźć. Mówię: kurczę, niby liturgia ta sama, niby ceremoniał jest ten sam, a okazuje się, że część kościoła dokładnie też w tej proporcji 2/3 do 1/3 był pięknie wymalowany, ozdobiony, taki, powiedzmy sobie, zbliżony do naszych kościołów. Była krata, bardzo ładna, i z tyłu w takiej szarzyźnie były 2 piece i ściśnięte kobiety. I tych kobiet proporcjonalnie było, powiedzmy sobie, tam około 20% do całości społeczności, która się modliła. Także to chrześcijaństwo, które tam występuje, naprawdę nie jest naszym chrześcijaństwem. My nie zrozumiemy ich, a oni nie zrozumieją nas. Wielokrotnie rozmawialiśmy z moimi kolegami na temat różnic między naszym chrześcijaństwem a ich. I wielokrotnie spieraliśmy się co do zasad. Także dziękuję bardzo. Przepraszam, tylko powiem jedno, ja nie jestem chrześcijanką, ale to, że ktoś mówi nasze, wasze, ich, to mnie bardzo dziwi, bo mnie się wydawało, że chrześcijaństwo jest jedno, ale może ja się mylę, ale nawet jeżeli ono się różni i różni są ludzie, to wydaje mi się, że jest jedno, mimo to, że te różnice są. W każdym razie, może miałam niesłuszną nadzieję. Nie, pani strzeliła po prostu w dziesiątkę, tak, dlatego że tu został nazwany taki bardzo istotny element takich, jakby to jednym słowem nazwać, no, nie wiem, swego rodzaju uprzedzeń. Jeżeli w Polsce powiemy Kościół katolicki, to nikt nie rozumie tego inaczej niż Kościół rzymskokatolicki, choć tego nikt nie dopowiada, że to jest Kościół rzymskokatolicki. Proste ćwiczenie. Pojechaliśmy z grupą dziennikarzy na Ukrainę, zanim pojechał tam Jan Paweł II. Tak, ja była, uczestniczyłem w projekcie jakby oswajania dziennikarzy z tą sytuacją chrześcijaństwa na Ukrainie. I ciągle popełniali ten sam błąd. Kościół katolicki, identyfikacja z rzymskokatolickim, a grekokatolicki to nie jest katolicki? My jesteśmy tak zaimpregnowani tym naszą wioską, w której tkwimy, że chrześcijaństwo w wydaniu koptyjskim, chaldejskim wydaje się być takiemu katolikowi rzymskiemu czymś z Marsa. No, to jest to, o czym ja próbowałem też powiedzieć, nie, że tego typu spotkania są kapitalną okazją do tego, żeby pójść w głąb, zobaczyć tożsamość także od strony chrześcijańskiej, że to nie jest inne chrześcijaństwo, nie. To jest właśnie jedno chrześcijaństwo, tylko że ma taką pluriformiczną postać, prawda? Tylko że za mało się na ten temat wie. To i księża w seminariach mają za mało godzin wykładowych, które by im dały pojęcie o tych tradycjach wschodnich. Jeden przykład. W
wielka dyskusja tradycjonalistów w Polsce o mszę trydencką. I argument, jak to ten mszał trydencki jest jedyny katolicki. A posoborowa reforma to jest po prostu wyrzucić do kosza na śmieci. Przykład ignorancji właśnie historycznej też, bo te formuły modlitewne, które mamy w tym szale posoborowym, najczęściej używana modlitwa eucharystyczna druga, ta najkrótsza, to jest jedna z najstarszych form właśnie ze wschodu pochodzących. Tylko że ci, którzy optują za tym tradycjonalistycznym niby chrześcijaństwem, są naprawdę nowatorami, tylko trydenckimi. Oni nie znają tej pierwotnej tradycji, pierwotnego kościoła. To są te braki, które my mamy w edukacji, na każdym poziomie, to w seminariach duchownych, ale tak samo mamy w szkołach. Co szkoła uczy o historii tego regionu? Gdzieś tam historia starożytna i koniec. Może szkoła powinna po prostu uczyć filozofii, historii religii. A może w naszych kościołach powinniśmy uczyć o tym, że... No już myślę, że większość Polaków wie chyba, że Pan Jezus i Matka Boska to byli Żydami jednak. Że wszyscy apostołowie, zdaje się, że wyjątkiem jednego, ale nie jestem pewny, też byli Żydami. Że święty Paweł, który założył na dobrą sprawę Kościół, był Żydem. A większość ludzi, którzy budowali naszą kulturę i naszą cywilizację, byli Żydami, Aramejczykami, Grekami. I w czasach, kiedy myśmy latali z siekierami za żubrami, to oni budowali katedry i pisali dzieła teologiczne, na których oparta jest do tej pory nauka Kościoła. I oczywiście, że tak, to znaczy, tylko że ksiądz, mi się wydaje, że to jest ogromna rola polskiego kościoła i niedostatek. Jak ja mówię polskiego kościoła, to nie mam wyłącznie pretensji do księży, bo ja wiem, czym jest kościół. Wiem, że to dotyczy mnie, księdza, wszystkich, którzy się czują częścią kościoła katolickiego w Polsce. Ale tak to wygląda, to znaczy rzeczywiście Kościół, pewnie tutaj rola hierarchii jest bardzo silna jednak i ten przykład idzie od dołu, od góry, prawda, że albo uzna, że odnosimy się do tego i że zależy nam na tym, żeby ludzie wiedzieli, żeby ludzie poznawali swoją kulturę, no troszeczkę szerzej niż Matka Boska Królowa Polski, Jasna Góra, Jan Paweł II, Wadowice i Kremówki, tylko no może coś więcej. Dla uzupełnienia jeszcze powiem, że nie ma jednego islamu, tylko oprócz szyjtów, sunnitów, są jeszcze ismailici, daryci i tak dalej. W ogóle tego nie ruszyliśmy, no islam jest takiej samej perturbacji jak chrześcijaństwo. Islam przechodzi taki sam kryzys jak wszystkie inne religie i nie czuję się na siłach, żeby o tym kryzysie opowiadać. Natomiast no, jest wielu ludzi, którzy o tym pisze i jeżeli to Państwa interesuje, to warto się do tego odwołać. Na pewno już dzisiaj usłyszeliśmy, że wszyscy muzułmanie i tak są chrześcijanami, tylko jeszcze o tym nie wiedzą, bo zapomnieli. Dobrze, teraz... Proszę. Najwyżej roku i pójdzie na uniwersytet. Ludzie potrafią przeżyć najgorsze i odbić się od drugiej. Przecież gdyby tak nie było, większość z nas umierałaby w dzieciństwie albo w młodości po pierwszych.